Doroczna gala wręczenia włóczni Jaćwingów rozpoczęła trzydniowe święto miasta. Kapituła złożona z laureatów nagrody dokonała oceny 21 kandydatur zgłoszonych przez mieszkańców miasta i wyłoniła siódemkę zwycięzców. Szanowni Państwo, ta nagroda, jak wiemy, ma taki charakter honorowy. Nie jest to nagroda materialna, nie jest to nagroda pieniężna. Przyznawana ona jest osobom, organizacjom, instytucjom, firmom, które nie ulega wątpliwości, mają olbrzymi wpływ na to, co w naszym mieście się dzieje. Tegoroczna edycja była już 15. z kolei. Jak obliczyli organizatorzy, statuetkę otrzymało ponad 90 osób, firm i instytucji. Historia tej nagrody znajduje swoje źródła w znacznie odleglejszym czasie niż ostatnie półtorej dekady. Pierwsze włócznie były wręczane w latach 90. ubiegłego stulecia przedsiębiorcom i stanowiły nagrodę na suwalskich targach przygranicza. Na tegorocznej liście laureatów również dominowali przedsiębiorcy. Pierwsza z włóczni trafiła do firmy działającej w Suwałkach od 20 lat. Przedsiębiorstwo ma ugruntowaną pozycję na polskim rynku odzieżowym. Szanowni Państwo, włócznia Jaćwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk za oryginalne i wysokiej jakości produkty cenione przez konsumentów w całym kraju, a także za wsparcie działań sportowych otrzymuje spółka, firma Rekman. Chciałem bardzo podziękować Kapitule za wyróżnienie, za postrzeżenie naszych działań. Jest mi niezmiernie miło. Właśnie 1 sierpnia minęło 20 lat, kiedy przyjęliśmy działalność do Suwałk, gdzie otworzyliśmy nasz zakład odzieżowy, w którym produkowane są nasze garnitury. I chciałem powiedzieć po tych 20 latach, że nie żałuję. Nie to w kontekście nagrody obecnej, ale w kontekście ludzi, z którymi przyszło nam pracować, zarówno na zewnątrz firmy, jak i wewnątrz. No i z tego miejsca chciałem podziękować swoim pracownikom, wszystkim współpracownikom w firmie, bo ta nagroda, to co robimy, to jest wszystko dzięki nim. Dziękuję bardzo. Kolejna włócznia Jaćwingów została wręczona przez Ewę Sidorek, zastępcę prezydenta miasta. Włócznia Jaćwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk za upowszechnianie wielokulturowych tradycji tanecznych suwalszczyzny, pielęgnowanie tradycji ludowej oraz niepowtarzalny repertuar otrzymuje Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna. Statuetkę odebrała Kinga Kobiela, obecna choreografka zespołu, następczyni Małgorzaty Wojdełko. Towarzyszył jej Krzysztof Krzesicki. Przyznam, że wolałabym zatańczyć niż coś mówić. Prosimy. To już druga nagroda dla Suwalszczyzny doceniająca pracę zespołu w tym roku. Pierwsza to Podlaska Marka Konsumenta, którą otrzymaliśmy dzięki Państwu, dzięki głosującym osobom. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy. Dzisiaj włócznia Jaćwingów. Jestem choreografem od stycznia tego roku. Jest mi bardzo miło i niezmiernie jestem szczęśliwa, że mogę odbierać nagrodę, na której pracujemy już 70 lat. Pracowała w zespół, pracowała kadra, między innymi wieloletni choreograf pani Małgorzata Wojdełko. Niestety nie mogę. Ja z Gosią wiele lat współpracowałem. Szczerze mówiąc, jestem trochę zdziwiony, że jej tutaj wśród nas nie ma. Jako że żeśmy te wielkie rzeczy, które tu Państwo oglądaliście, no, robili razem. Nie bez znaczenia jest to nazwisko Jarka Wojciechowskiego, z którym żeśmy tworzyli te spektakle. Także Małgosia Wojdełko, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie. W imieniu Małgorzaty Wojdełko oraz całej rodziny Suwalszczyzny bardzo serdecznie dziękujemy za tę nagrodę. Trzecią statuetkę wręczył zastępca prezydenta miasta Łukasz Kurzyna. Włócznia Jaćwingów, nagrodę prezydenta miasta Suwałk za zaangażowanie na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych oraz wkład w działania kulturalne, edukacyjne oraz turystyczne w regionie otrzymuje pan Karol Świerzbin.
Nagroda Ćwingów jest dla mnie niewątpliwie wielkim uznaniem. Uznaniem złożonym przez miasto, przez władze miasta do tego, co robię. Ale to nie robię tylko ja. Robi to całe stowarzyszenie. Naprawdę, niewiele da się zrobić bez ludzi. To dzięki członkom stowarzyszenia, wolontariuszom, współpracownikom, pracownikom, zaprzyjaźnionym firmom. Tylko i wyłącznie dlatego to się nam udawało. Dziękuję. Czwarta włócznia trafiła do stosunkowo młodego podmiotu działającego w życiu gospodarczym i społecznym miasta. Włócznię Jaćmin, Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za wsparcie, zindywidualizowane podejście i specjalistyczną pomoc osobom nietrzeźwym, uzależnionym i bezdomnym w Suwałkach oraz za prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych otrzymuje Spółdzielnia Socjalna Perspektywa. Chciałabym bardzo podziękować za to wyróżnienie. Przede wszystkim dla członków kapituły, dla naszego prezydenta za docenienie wieloletniej, naszej bardzo ciężkiej i takiej mozolnej pracy. Dziękuję serdecznie. Kolejnym nagrodzonym był przedsiębiorca, rzemieślnik, osoba, która działa na wielu polach życia społeczno-gospodarczego naszego miasta. Włócznie Ćwingów, Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za działania na rzecz edukacji zawodowej młodzieży oraz rozwój przedsiębiorczości lokalnej otrzymuje pan Andrzej Lewkowicz. Chciałbym serdecznie podziękować prezydentowi i wysokiej kapitule za tak zaszczytne wyróżnienie. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie jeszcze bardziej mobilizowała do większej współpracy, pracy na rzecz naszego miasta, na rzecz suwalskiego rzemiosła, na rzecz suwalskich przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Następną laureatkę przedstawił i wręczył jej włócznię przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec. Z wielką przyjemnością stoję tutaj przed Państwem. Chciałem powiedzieć takie słowa, które kiedyś zostały przytoczone, że do sukcesu nie ma windy. Do sukcesu trzeba wchodzić po schodach nieraz bardzo stromych. Stąd też z wielką satysfakcją i przyjemnością gratuluję wszystkim Państwu, tym osobom, które te schody, progi, bariery pokonujecie w znakomity sposób, uzyskając właśnie sukces. Drodzy Państwo, do grona osób wyróżnionych, za chwilę powiem, kto dołączy, Włócznia Ćwingów, Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za popularyzację działalności suwalskich seniorów w regionie i kraju, zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych otrzymuje Jolanta Maria Lauren. Dobry wieczór Państwu. To jest bardzo ciężkie i takie ważne. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi. Zwykle nie mam tremy, też bywam na tej scenie, ale dzisiaj nogi się bardzo trzęsą, bo to nie jest taniec. Proszę państwa, to tak ważne. Nas w Suwałkach jest ponad 13 200 osób 60+. Dlatego tak bardzo dziękuję panu prezydentowi, bardzo dziękuję dla kapituły, bardzo dziękuję wnioskodawcom, że państwo zauważyliście, że nasi seniorzy w Suwałkach są cudowni, wspaniali. Cudownie potrafią angażować się we wszystkie jakby momenty życia naszego miasta. Nogi mi latają, Jezu. Tak jak było tu na filmie, co daje najwięcej społecznikowi, to właśnie to dobrze wykonane zadanie. I to ta radość, ale proszę Państwa, społecznik działa sam. Dzisiaj na sali są przedstawiciele stowarzyszeń senioralnych, seniorzy, wszyscy Państwo, którzy działacie. Dziękuję bardzo za to zaufanie, dziękuję za te inicjatywy, ale nigdy by nie działał sam społecznik, jeśli nie miałby również rodziny. Bardzo dziękuję mojej mamie, jest tu na sali, dziękuję memu mężowi Andrzejowi, ponieważ on 40 lat znosi. Właśnie, znosi, proszę Państwa. Po prostu wychodzę i mówię, muszę, wrócę, wracam, zawsze wracam. Proszę Państwa, także bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję moim braciom, bratowym,
moim dzieciom, ponieważ oni też mnie motywują i wspierają w działaniach, bo człowiek nie działa sam. Tą nagrodę przyjmuję jako takie wyróżnienie dla nas wszystkich seniorów w mieście. To mobilizuje i proszę Państwa, żeby działać, trzeba marzyć. I jeszcze jedno marzenie, opowiem je, proszę Państwa, romantyczne. Bardzo bym chciała, żeby w Suwałkach powstała w parku ławeczka dla zakochanych seniorów. Niech ci młodzi popatrzą, jak my się kochamy. I już ostatnie marzenie. Mam nadzieję, że słyszy tutaj szefostwo Suwalszczyzny, ponieważ tam 40 lat też na tej scenie zdarłam. Może nie na tej, ale na tylu scenach w Suwałkach. Chciałabym zatańczyć na 70-leciu. Pani Kingo, bardzo proszę, może tu żyje i dam radę. Dziękuję pięknie. Ostatnia włócznia trafiła z rąk prezydenta Renkiewicza do firmy Drewlux. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformowania Państwa, że kolejno włócznie Jaćwingów za prężny, innowacyjny rozwój firmy, wspieranie inicjatyw sportowych, zaangażowanie w działania charytatywne otrzymuje firma Drewlux. W trakcie imprezy podeszła taka przyjemna pani i powiedziała, że wystarczy powiedzieć dwa słowa. Dobry wieczór Państwu. Widziałem trzy, już o jedno przekroczyłem. Ale tak nawiązując do tematu, no, w imieniu właścicieli i pracowników firmy Drewlux chciałbym podziękować dla pana prezydenta Suwałk za kontynuację tego wspaniałego wyróżnienia. Chciałbym podziękować Kapitule również za to, że wybrała naszą firmę do tego odznaczenia. Ja wiem, że głos mi drży, ale... Jeszcze. Dziękuję również osobom, firmom, organizacjom, które zgłosiły naszą firmę do tej nagrody. Przykro mi trochę, znaczy żal mi także, że nie ma tutaj mego wspólnika z Sławomira Sieńko i jego żony Mariowy. No ale tak po prostu i wyszło. Nie mieliśmy na to wpływu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak mówi się, największą wartością naszej firmy oraz motorem napędowym firmy Drewlux są nasi pracownicy. I dzięki nim właśnie możemy zaistnieć w różnych sferach życia. I tak właśnie ta włócznia Jaćwingów, nie, to jest taki dodatek do dalszej pracy, taki oręż do walki na rynku, a zarazem wskazówka, jak prawidłowo i w jakim kierunku dążyć, by osiągnąć ten właśnie sukces. Dziękuję bardzo. Galę uświetniły dwa wydarzenia artystyczne. Na scenie jako pierwsza pojawiła się suwałczanka z niezwykłym temperamentem. Luiza Romanowska zaprezentowała niezwykły ognisty taniec – flamenco. Nadzwyczajna gracja, stukot obcasów i fenomenalne południowe rytmy zachwyciły publiczność. Kolejnymi doznaniami artystycznymi obdarzyła publikę Kasia Moś. Energetyczna muzyka, znakomity kontakt z publicznością i wszechstronność wokalna artystki były znakomitym dopełnieniem tego wieczoru.